medium, które zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych, a jest bardzo współczesny, bardzo współczesna strona, która cały czas robi analitykę i pokazuje ten ruski świat. I jeżeli chodzi o tą sytuację, ona bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich dwóch lat, 14, 15, 16, czyli aktywność tych organizacji rosyjskich na Białorusi, ona jest coraz większa. To wszystko wspierane przez Roską Sotrudnictwo, przez inne fundacje i granty Federacji Rosyjskiej. I w tym, i to też mówi o tym, że jeżeli jutro Kreml podejmie decyzję o zmianie Aleksandra Łukaszenki albo o tym, żeby, no, żeby wprowadzić wojska czy coś, to oni mają już te organizacje, które będą tą sytuację wspierać bezpośrednio na terenie Białorusi. Również obozy wojskowe tak zwanych kazaków, w których tradycji my Białorusini nie mamy. Mają tam Ukraińcy, mają Rosjanie. To takie paramilitarne stworzenia i formacje. I na przykład w obwodzie grodzieńskim takich 8 jest ośrodków razem z cerkwią prawosławną. Czyli tuż przy granicy z Polską. Tak, gdzie ta białoruskość jest większa. Na przykład już ja nie mówię o obwodach witebskim, mohylewskim, ochemelskim. W ogóle ostatnio rosyjscy eksperci powiedzieli, napisali taki artykuł o tym, jak była zwiększana Białoruska Republika Radziecka i właśnie napisali, że te trzy obwody, które mamy w wschodniej Białorusi, to oni to nam tak naprawdę sprezentowali i to była taka mylna polityka administracji stalinowskiej w latach 20. Tamtego stulecia. Dlatego podsumowując, sytuacja teraz wygląda tak, że Rosja zwiększa swój wpływ na Białorusi. Wcześniej tego nie było obserwowane. Byli to organizacje, ale nie było żadnych aktywności. Coraz więcej rosyjskich pieniędzy jest na te organizacje, które działają bezpośrednio na terenie Białorusi. A ze strony Zachodu, ze strony Europy, ze strony Polski te fundusze mogą się zmniejszyć, tak? Na razie ze strony Polski nic się nie zmieniło i w tym roku to wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i mediów niezależnych i Belsatu i Rady Racja się nie zmieniło, ale nie wiemy, co będzie w następnym roku. I tutaj teraz trzeba myśleć o tym, żeby przeciwdziałać tej ekspansji rosyjskiego światu na Białorusi i w ogóle ekspansji na Zachód i jak przeciwdziałać. I właśnie Belsat, Racja, organizacje pozarządowe, które działają, przede wszystkim organizacje regionalne, bo bardzo często mówi się tylko o Mińsku, rozstrzygnie się wszystko nie w Mińsku, a na całym terytorium Białorusi. To trzeba wspierać. Chciałem Rychora Stepenie zapytać, jak pana zdaniem powinien właśnie Zachód działać w tej sytuacji, no bo rozumiem, że te rosyjskie organizacje, one działają z błogosławieństwa też władz w Mińsku, ale no, zachodnie organizacje nie mają czegoś takiego. Mi się wydaje, że zachodnie organizacje muszą otwierać własne przedstawiciele w innych miastach Białorusi, bo dzisiaj to jest możliwe. Dzisiaj można o tym mówić, żeby różne fundacje polityczne na przykład Stany Zjednoczone otwierały swoje przedstawicielstwo miejskie. I to by pokazywało również, to by stworzyło pewną możliwość kontaktowania pomiędzy władzami białoruskimi oraz przedstawicielami organizacji politycznych, jeśli tak można powiedzieć, przygarniamy. Mi się wydaje, że dzisiaj jest to możliwe. Do tej naszej, znaczy władze by się zgodziły. Kościelnej wspólnoty. Tak, oczywiście jest niepewne przeszkody. Oczywiście, że istnieje, że to będzie trwało, że to długie negocjacje, że to nie można tak, że dzisiaj pogadamy, jutro otwieramy. Ale jednak na pewno ta możliwość dzisiaj istnieje. I wszystkie coraz więcej tych działań, które są którzy już tam programów wsparcia Białorusi, żeby były na Białorusi, żeby były wewnątrz kraju, to wtedy lepiej działają i lepsze efektywność. Po prostu tak czasem było. Naprawdę część osób, które przyjeżdżają przychodzi z Stanów Zjednoczonych, wspierają to społeczeństwo obywatelskie na Białorusi, ale działają w Wilnie. Jednak no cóż, my nie będziemy pomóc, jeżeli powiedziemy, że jednak efektywność
dość trudno, bo po prostu ludzi mieszkają w innym kraju. Wreszcie i nie rozumiem trochę realizmu. Droga nam jest tutaj obecność. Trzeba coraz więcej biskupów tam, żeby były żeby jak najwięcej dziennikarzy Biosady mogli działać w danym kraju, żeby dostawało akredytację. Wartą a nie dostają. Jaką wymowę ma dla nas? Nie ma tego dialogu, przepraszam, że mówię słowo, między Mińską a Warszawą i mimo tych przeróżnych spotkań, sytuacja jest taka, że na początku tego roku 2016 parę akredytacji dziennikarzy Biosady dostali, a dalej sytuacja nie rusza. Jeżeli chodzi o fundacje, organizacje zachodnie, również sytuacja jest taka, że nie ma decyzji politycznej ze strony Mińska i to też być może można w jakiś sposób zrozumieć, bo Mińsk stara się z jednej strony utrzymać te kontakty z Zachodem, a z drugiej nie narazić się na bardziej radykalne spójrzenie Kremla na Łukaszenkę, z którego pragnę powitać. Ale oczywiście to pamiętać, że prezydent Łukaszenka jest prezydentem bardzo pragmatycznym. Któż go nie jest? Można, myślę, ojciec Rafa. Dam przykład. Ostatnio w Mińsku pojawił się prezydent Turcji Erdogan i była bardzo słynna scena, gdy Łukaszenka dostał kosa i go pocałował. Jeżeli władze nie tylko Polski, ale Europy będą mówiły, dobrze, okej, będą jakieś inwestycje, będą jakieś kredyty, ale my musicie nam dać możliwość działania na waszym terenie, bo my też chcemy wiedzieć, co się cieszymy u was się dzieje z tego, i, że jest. Wiadomo, no jeżeli współpraca, wszyscy to my go nazywają księdzem Markiem, współpracować. Więc ja też go tak nazwę, chociaż podobno imię jego prawdziwe brzmi nieco inaczej. Białoruskiemu prezydentowi. I tak po prostu, no. Trzeba być gotowym i czekać na odpowiedni moment, kiedy on gotowym, tylko trzeba stawiać swoje warunki po prostu konkretne, a stawka jest bardzo wielka, no bo naprawdę niezależność Białorusi, no niestety obecne władze ciężko sobie radzą z jej zapewnieniem. Ja mam wrażenie, że Łukaszenka musiał podpisać, jak przyjął władzę, podpisał rodzaj cyrografu z Kremlem, żeby, drodzy bracia, polega na tym, że on nie będzie za bardzo tutaj kwestii niezależności Białorusi stawiał za wysoko kwestii kultury białoruskiej, języka białoruskiego, żeby utrzymać cały czas Białoruś w strefie nie tylko politycznej, ale mentalnej, kulturowej z Rosją. A po Ukrainie widzimy, że ta strefa kulturowa, czyli ta strefa, do której dociera rosyjska ta telewizja, powoduje to, że po prostu ludziom ładowane jest taki zasób propagandy do głowy, że po prostu ich przekształca w zombie. Oczywisty przypadek rosyjskiej agresji na Ukrainie można przedstawić tak ludziom, oni chcą za to wierzyć, że wręcz było że to wszystko nie dało się wykorzenić do końca, że to wszystko na nowo działuje, rośnie, owocuje przez białoruskie władze i czeka na tych pracowników żniwa. Zwrócił się do polskiego MSZ z prośbą o interwencję w sprawie historycznych, tutaj między innymi chodzi o podręcznik do 10 klasy, gdzie mamy odnoszące się do AK twierdzenia, że w latach 1943-1944 jej żołnierze prowadzili na terenach Białorusi działania przeciwko sowieckiemu podziemiu i przeciwko wszystkim Armii Czerwonej i wszystkim, którzy nie popierali idei odnowienia państwa polskiego w granicach 1939 roku. Mamy też wypowiedzi białoruskiego historyka, który twierdzi, że nie ma dowodów na to. To jest akurat podręcznik do 11 klasy. Nie ma potwierdzenia, że w Katyniu rozstrzeliwało NKWD. Czy takie podejście do historii to jest wynik właśnie tej rosyjskiej propagandy, czy to jest jeszcze to, radziecki spadek, który otrzymała Białoruszczary z Kościoła, ale autorem tego Królestwo Boże się przygotowuje tu na tym świecie. To ta uniwersalność mogła się przejawić podręcznik jest za naszą wschodnią granicą. Te wszystkie podręczniki piszą się w Ministerstwie Edukacji ale Białorusi, w Mińsku, a nie w Moskwie. Na północ, na Białorusi, to w Rosji samej. Taka jest historia, taka jest wizja historii Białorusi teraźniejsza. I mimo wszystko, mimo tego, że
coraz częściej władze białoruskie, media państwowe na Białorusi odnoszą się do tej naszej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i że to tak naprawdę oni uznają, nasza taka wielka historia, wielka strona naszej historii. Również wspominają o Białoruskiej Republice Ludowej, która powstała w 1918 roku i o jej bohaterach, coraz tam więcej filmów jest na ten temat. I coraz więcej publikacji na ten temat, między innymi w mediach mamy do czynienia z tym faktem, o którym teraz rozmawiamy, tak? O tym, że jednak w książkach historii to wszystko się podaje w inny sposób. I to też uważam, że władze w taki sposób, no, nie tylko chodzi o historię i publikację, tak? I o fakty historyczne, ich interpretacje, a również na przykład chodzi o pomniki, tak? Na przykład niedawno był utworzony pomnik Leninu w rocznicę rewolucji rosyjskiej w Mińsku na podwórku fabryki MTZ, tak? która robi traktory. Ale kilka lat temu w Witebsku był postawiony pomnik księciu Algirdowi, który w ogóle jest taką postacią bardzo ważną dla naszej historii białoruskiej, który był przeciwko prawosławiu i przeciwko Moskwie. Tak? Ja w tym wszystkim widzę, że z jednej strony, jak ktoś tam z Moskwy mówi, że za bardziej tam Białorusi nie zmieniecie się, tak? Albo za bardzo tutaj pod te albo inne pytanie historii waszej zaczynacie promować, czy język białoruski, czy wyszywanki, no to Aleksander Łukaszenko mówi, że zobaczcie, pomnik Lenina mamy do Moskwy w Mińsku, mamy mural Mińska i Moskwy, duży, piękny, co prawda, któremu później przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego tak pięknie dorysowali drut kolczasty. I tego nikt nie mógł złapać, tak? Po prostu podjechał kran i to zrobili i nikt nie wie, kto to zrobił, tak? A z drugiej strony jest pomnik Algirdowi i tutaj też pokazujemy, że właśnie Białoruś była taka na historię i współczesnego z Wielkim Księstwem Litewskim i byliśmy europejskim narodem, tak? No, byliśmy nawet w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. I dlatego to jest taka gra. No, być może to jest najmądrzejsze, co można teraz zrobić, żeby z jednej strony zatrzymać Rosję, a z drugiej tak krok po kroku rozbudowywać relacje z Europą. Tylko roztapienie, no ile właśnie ta polityka historyczna jest dyktowana przez Moskwę, no ile ona jest pisana w Mińsku. Ja szczerze mówiąc podejrzewam, że polityki historyczne na Białorusi nie istnieje, że po prostu to jest... Część osób chce tak, część osób chce inaczej. I po prostu Ministerstwo Kultury po prostu robi jedną rzecz, a ktoś drugi robi drugą rzecz. I ja podejrzewam, że po prostu nie ma jakichś publicznych, które idą z góry, że musimy robić naszą historię, pisać naszą historię w taki sposób bardziej proeuropejską, a z naszymi braćmi, więc po prostu ktoś coś robi i tak to jest, że po prostu to jest trochę dysfunkcjonalnie oczywiście. Ale dawniej się mówiło grecko-katolicy, obecnie obrządek bizantyjsko-ukraiński. Nie jestem zainteresowania prezydenta Łukaszenki. Ja podejrzewam, że nie, że po prostu wcześniej on może razem to wykorzystywał na początku własnego rządzenia, kiedy był bardzo prorosyjski, kiedy miał jakieś plany, żeby dostać się do Kremla, żeby tam rządzić, to na pewno wykorzystywał tam rządzić rosyjski, że bardzo miłował Rosję i tak dalej. Ale jednak, kiedy przyszedł do władzy, bo zrozumiał, że jednak nie da się czegoś takiego zrobić i kiedy on będzie w Rosji, to on po prostu opuścił tą historię i to przez jakieś 15-16 lat działa w taki sposób, że jak ktoś jest bardzo przyczynny do takich bardziej proeurytyckich historii, to pisze taki podręcznik, a ktoś nie jest, no to nie pisze i właśnie do tego powstaje różny pomnik. A wczoraj było więcej nie to pomniki, że po prostu nie ma jakiejś arcybiskupem większym, kardynałem Lubaczewskim.
jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, to jest temat kary śmierci, która jest wykonywana na Białorusi. Myśmy w skrócie tygodnia, podsumowanie tygodnia słyszeli o tym, że w tym tygodniu zostały zestrzelone 3 osoby od 91 roku miesiąca. Stracono około 400 osób. Skąd się bierze ta chęć białoruskich władz do utrzymania kary śmierci? Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że to, że w państwie jest kara śmierci, czy też jej nie ma, to nie świadczy od razu o niedemokratyczności państwa, bo w Ameryce też jest kara śmierci. Problem polega na tym, ale mówimy o Europie. Tak, mówimy o Europie, tak. Owszem, faktycznie w Europie nie ma kary śmierci. To jest największe problemy na Białorusi. Jeżeli nawet byłaby kara śmierci, no to, że jest brak sądownictwa niezależnego. Życzymy wam w tym błogosławieństwa Bożego. W ciągu tego ostatniego miesiąca stracono się zabójców, co do których najprawdopodobniej winę udało się udowodnić bezsprzecznie. Ale na przykład, kiedy w mińskim meczu w 2011 roku wybuchła bomba, złapano dwóch chłopaków, zrobiono proces, który trwał bardzo szybko, w sądzie najwyższym, jakby apelacji już nie można było przeprowadzić. I przynajmniej co do jednego, dowody były bardzo nieprzekonujące. Czy on brał udział, on nawet tej bomby nie położył, tylko rzekomo współuczestniczył, prawda, w przygotowaniu. No i oni zostali rozstrzelani, prawda? I jak po latach okaże się, że to nie była prawda, a białoruscy śledczy mają wielkie możliwości, żeby wydobyć zeznania ze wszystkich. Tę moją radość, więc tych ludzi już nikt nie wskrzesi, prawda? Osobno jesteśmy wdzięczni za to, muszę kończyć. Dziś rozmawialiśmy o sytuacji na Białorusi w związku z ożywieniem na linii warszawa-mińsk. W moim studiu byli korespondenci z Centrum Ostrogowskiego, Jakub Biernat z telewizji Bielsa, Tomasz Oros, Alej Zerębiuk z Białorskiego Domu w Warszawie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Piotr Pogorzelski. Wojtek i Renault z Saturna prezentują zakupy w supermarkecie. Teraz kupując laptop Acer Aspire za 2699 zł, dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły na saturn.pl. Nawet najlepszy przepis na mięso do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tej jakości świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się zdać. Zapłać wszystkim. A już jutro. Zapłać to 28% taniej. To 28% taniej. Przedwiecznej Bożej mądrości, która jest równocześnie opatrznością, opatrznością ogarniającą wszystko od krańca do krańca. Tu na tym krańcu dokonały się dzieła. Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Niech będzie chwała Tobie, oznaczonych Ojcze, Synu i Duchu Święty. Niech tę naszą chwałę wyrazi najpełniej ta, która się stała przybyciem. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. Nasza Pani Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania, wspierające odporność i najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. I cymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Maxi zawierające 8 składników ziołowych. Teraz Media Markt, akcja Rata Gratis. Zrób zakupy, a my zapłacimy za Ciebie jedną z Twoich rat. Na przykład elektryczna deskorolka Skymaster o zasięgu do 20 km za 999 zł. Media Markt. No i mamy słońce. Jak zarobili pierwszy milion i na czym polega tajemnica ich sukcesu z konkretnym pomysłem i czego mogą nas nauczyć ludzie gospodarki w każdym niedzielę o godzinie 15:15. No i mamy słońce. To słońce też coś nam mówi. Autopromocja. Może jakoś na tych trudnych losach Kościoła i narodu. Polskie Radio 24. Na której stoimy i dalej. Dziś święto górników Barbórka. Może będzie teraz wieczko więcej słońce, w tym roku obchody a mniej będzie chmur i mniej
Rozrasta się grypa wśród gęsi hodowlanych w Lubuskiem. Gwałtownych burz. Kościół zachęca dziś do modlitwy i wsparcia materialnego w Wielkim Wschodzie. Przepraszam, że się rozgadałem. Adrian Macalińska-Czemnicka, zapraszam. Dziś Barwórka, tradycyjne górnicze święto. Na Śląsku już od kilku dni pojawiają się najważniejsze osoby w państwie, by wykonującym ten trudny i niebezpieczny zawód złożyć życzenia i podziękować za to, co robią. Górnicy, choć świadomi zagrożeni i problemów związanych z pracą pod ziemią, nie wyobrażają sobie, że mogliby wykonywać inny zawód. Zacząłem pracować, kurwy, to pracę, no i trzeba to wyciągnąć, trzeba rodzinę się wytrzymać. Jest satysfakcja z tej pracy, po prostu. Satysfakcja z tego, że wydobywamy to czarne złoto nas. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, gdybym się drugi raz narodził, po raz drugi górnik. Od małego dziecka zawsze chciałem być górnikiem. No i jestem. Tylko w tym roku w polskim górnictwie zginęło 27 osób. Ptasia grypa wśród gęsi hodowlanych w Lubuskiem. Ognisko wirusa grypy K5N8 diagnozowano na fermie drogi w Deszczynie Podgorzowym. Nieoficjalnie mówi się o 1000 padłych bądź uśmierconych gęsi. Wysłuchali Państwo homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszonej podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny 2 czerwca 1991 roku w Lubaczowie. Odpowiednich miejscach zostaną wyłożone mapy. To gospodarstwo, które jest ogniskiem, zostanie wyizolowane i to są te działania, które będą podejmowane na dziś. Nie można do tego gospodarstwa wchodzić i wychodzić. Tam nawet zostały wprowadzone nakazy, żeby te osoby mieszkańcy pozostawali na miejscu. Artur Wójtowicz podkreśla, że H5N8 to wirus atakujący drób i dzikie ptactwa, nie jest jednak niebezpieczny dla ludzi. Kościół zachęca dziś do modlitwy i wsparcia materialnego wiernych na wschodzie. Po raz 17 w Polsce organizowana jest zbiórka na ten cel. Kościół katolicki w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej rozwija się, choć napotyka na różne trudności. Między innymi dzięki wsparciu Polaków w wielu miejscach za naszą wschodnią granicą remontowane są kościoły i prowadzona jest działalność charytatywna. Domy dla samotnych matek, domy dziecka i domy dla osób starszych. Modlimy się i wspieramy wszystkich katolików na wschodzie, niezależnie od ich narodowości, ponieważ kościół jest powszechny. Ksiądz Leszek Kryża, dyrektor zespołu pomocy kościołowi na wschodzie przy Episkopacie Polski, obecny organizator całego przedsięwzięcia. To jest bardzo realna, konkretna, materialna zbiórka. I z tej zbiórki potem staramy się dzielić na te wszystkie projekty, pozwala się zrealizować. Przez dziesięciolecia katolicy na wschodzie, odcięci od wolnego świata, zachowali wiarę. Dziś możemy się odradzać m.in. dzięki waszym modlitwom i pomocy finansowej, dodaje Anna z Ukrainy. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to kontynuować i wzmacniać te relacje. W ubiegłym roku podczas podobnej zbiórki zgromadzono ponad 2 200 000 złotych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Prawie 2,5 miliarda euro, które straciła belgijska gospodarka po marcowych atakach w Brukseli i Paryżu w listopadzie ubiegłego roku. Najnowszy bilans przedstawiła Konfederacja Belgijskiego Przemysłu. Z przedstawionych danych wynika, że gospodarka w Belgii zwolniła po atakach i odnotowała spadek PKB o ponad 0,5 punktu procentowego. Gdyby nie zamachy, mówią eksperci, wzrost gospodarczy byłby na poziomie prawie 2% PKB. Straty odnotował przede wszystkim sektor lotniczy. Liczba pasażerów na brukselskim lotnisku zaatakowanym przez terrorystów znacznie spadła i do tej pory nie udało się osiągnąć przepustowości sprzed zamachu. Odstraszyły one nie tylko turystów, także Belgowie już po listopadowych atakach w Paryżu w ubiegłym roku nie uczestniczyli tak licznie w imprezach plenerowych, a po marcowych zamachach, również festiwale, koncerty czy pokazy filmowe nie cieszyły się taką popularnością jak wcześniej. Mniej ludzi decyduje się też od czasów zamachów na zakupy w centrach handlowych i coraz więcej kupuje przez internet. Bo Panecka, Polskie Radio, Bruksela. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a na południu Polski rozpogodzenia. Na północy, w centrum i na wschodzie miejscami śnieg. Na Pomorzu Wschodnim deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura od minus 3 stopni na północnym wschodzie, 1 stopnia w centrum do 2 na zachodzie. W rejonach podgórskich miejscami minus 1 stopień, a nad morzem od 2 do 4. Wiatr słaby na północy kraju miejscami umiarkowanym zachodnim. Niedziela jest właściwie w całym kraju piękna, z wyjątkiem południowego wschodu, gdzie jeszcze trochę dopada, ale dopady już będą naprawdę bardzo, bardzo wielki. Wiatr już się uspokaja. Chorywy przed południem miejscami do 60-50 metrów na godzinę. Tej nocy nie powinien ten wiatr być tak intensywny, za wyjątkiem gór, gdzie wiatr może wiatr poskoczył nawet do 100 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowa wszystko.
z czasem 18 lat. Teraz MediaMarkt. Specjalna oferta dla graczy. Przy zakupie dowolnej myszki, klawiatury lub słuchawek dla graczy Loginy G dodajemy kartę podarunkową o wartości 50 zł. MediaMarkt. Podaruj to, co wywoła dziecięcą radość. Tylko w Empiku od 2 do 4 grudnia, kupując zabawki za minimum 100 zł, otrzymasz bon o wartości 25 zł do wykorzystania na następne zakupy. Zarejestruj numer T-Mobile na kartę Heja lub Tu Biedronka i weź udział w bezpłatnej superloterii. To nic nie kosztuje. Do wygrania ponad 100 tysięcy nagród, w tym 4 samochody BMW serii 3. Regulamin loterii na superloteria.t-mobile.pl. Polska kuchnia. Dla jednych słodka, jak nasze jabłka. Dla innych pachnąca, jak chleb ze słodkimi wiśniami. Bo polską kuchnię każde pokolenie widzi po swojemu. A dzięki tej książce wszyscy będą pamiętać, jaka była polska kuchnia naszych czasów. Kupuj w Lidlu, kontynuuj zbieranie reklamy i odbierz kolejną książkę do kolekcji. Słodką kuchnię polską na złamanych stykach i długości z ilustracjami Andrzeja Tomkowskiego. Regulamin w sklepach na www.lidl.pl. Ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert! Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach! Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką! Potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienie, ponad koszty. To tylko patrzeć, jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin D3 Forte. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez ekspertów ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. Na zegarze 8 minut po godzinie 11 w kalendarzu niedziela, 4 dzień grudnia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam serdecznie, zapraszam do godziny 15. A przed nami do południa m.in. rozmowa o teatrze. Dziś będziemy rozmawiać o dziurce w eterycznym ciałku. Na tytuł przedstawienia, o którym będzie rozmawiać Katarzyna Bójko ze swoim gościem w audycji Na Scenie Kwadrans po godzinie 11. I po godzinie 11.30 porozmawiamy o stuleciu pierwszego w XX wieku wkroczenia polskiej jednostki wojskowej Legionów Polskich do Warszawy. Rozpoczynamy jednak od polityki austriackiej. Polskie Radio 24. W Austrii dziś powtórka drugi tury wyborów prezydenckich. Według sondaży również tym razem obaj kandydaci mogą liczyć na podobne poparcie. A mówiąc o obu kandydatach, mam na myśli oczywiście kandydata austriackiej partii Wolności Norberta Hofera i popieranego przez lewicę Aleksandra van der Bellena. Naszym gościem jest Adam Czartoryski, korespondent Polskiego Radia w Wiedniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnijmy na wstępie, dlaczego dziś dochodzi do powtórki. Pierwotna druga tura wyborów prezydenckich została przeprowadzona 22 maja. Wygrał ją popierany przez Lewicę i Zielonych Aleksander van der Bellen. Pokonał on swojego przeciwnika Norberta Hofera z Austriackiej Partii Wolności różnicą zaledwie 31 tysięcy głosów. Wynik ten został niemal od razu zaskarżony przez Austriacką Partię Wolności, która wskazywała różnego rodzaju nieprawidłowości, zarówno przy liczeniu głosów, jak i to dostanę kart do głosowania. I rzeczywiście, w czerwcu decyzją Austriackiego Trybunału Konstytucyjnego nakazane powtórzenie drugiej tury wyborów powodu stwierdzenia różnego rodzaju nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na ostateczny wynik głosowania. Z kolei powodem przesunięcia daty powtórzenia drugiej tury wyborów, która miała odbyć się w październiku, było dostarczenie uszkodzonych lub źle zapieczętowanych kart do głosowania, na tym razem korespondencyjnego, wielowyborcą w kraju. I austriackie władze, które chciały mieć absolutną pewność, że wybory zostaną zorganizowane w należyty sposób i równocześnie nie chciały zapewne ryzykować ponownego zaskarżenia wyniku głosów i ewentualnej ponownej dużej powtórki drugiej tury. Dlatego mamy dzisiaj, 4 grudnia, powtórkę drugiej tury wyborów. Austriackie władze zapewniają, że choć nie odbyło się bez ponownych problemów z kartami do głosowania, wszystko jest teraz właściwie przygotowane i nie ma niebezpieczeństwa ponownych nieprawidłowości.
O urząd prezydenta ponownie walczą kandydat austriackiej Partii Wolności Norbert Hofer i popierany przez lewicę Aleksander van der Bellen. Czy możemy pokrótce przypomnieć sylwetki obu polityków? Aleksander van der Bellen jest starszym od Norberta Hofera, ma 72 lata. Jest oczywiście austriackim politykiem, ekonomistą, profesorem ekonomii, nauczycielem akademickim. Był posłem do Rady Narodowej w latach 97-2008, również liderem Zielonych, obecnej partii Zielonych. Natomiast Robert Hofer, urodzony w Austrii, jest działaczem Austriackiej Partii Wolności, ma 45 lat, czyli jest dużo młodszy. Od 2006 roku zasiada w parlamencie austriackim, natomiast od 2013 roku objął stanowisko jednego z wiceprzewodniczących, jednego z trzech wiceprzewodniczących niższej listy austriackiej wyborów. Za Austriakami bardzo, bardzo długa kampania. Wybory pierwotnie odbyły się w maju, później w czerwcu Trybunał nakazał powtórzenie drugiej tury. Odbywa się ona właśnie dziś, czyli kilka miesięcy później. W jakiej atmosferze upłynęło ostatnich kilka miesięcy w austriackiej polityce? Tak, rzeczywiście Austria ma ze sobą największą rekordową, 11-miesięczną w zasadzie, dokładnie mówiąc, kampanię wyborczą. Ostatnie miesiące bezpośrednio po tej decyzji o powtórzeniu tej drugiej tury były bardzo spokojne. Oczywiście była ostatnia debata w czwartek, ona bardzo była taka nerwowa ze strony obu kandydatów. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Austriacy przez to właśnie 11 miesięcy kampanii wyborczej są już dość zmęczeni. I dobrze to podsumował jeden z komentatorów, który stwierdził, że de facto dzisiaj mówiąc, Austriacy wolą iść na jarmarki świąteczne niż do wyboru. I to jest jedno z takich zagrożeń, że ta frekwencja 73% z maja nie powtórzy się dzisiaj. Oczywiście wyborcy austriackie scena polityczna już wie w zasadzie wszystko przez te 11 miesięcy zarówno o van der Bellenie, jak i o Hoferze. Dlatego tutaj eksperci austriacy podkreślają, że te ostatnie miesiące w zasadzie nie wniosły takiego świeżego nowego do walki politycznej. Jest zagrożenie przez właśnie to zniżenie trochę kampanii wyborczej, że ludzie nie pójdą do wyborów, Austriacy nie pójdą do wyborów. Natomiast jest jeden element, który w odróżnieniu na przykład do Polski jest dość istotny, że w Austrii głosuje się od 16 roku życia, więc ta grupa potencjalnych wyborców jest trochę szersza. W maju van der Bellen wygrał o głos, a właściwie o głos, a konkretnie rzecz biorąc o 31 tysięcy głosów. Różnica niewielka. Na co wskazują sondaże teraz? Mając w pamięci sondaże, które bardzo pomyliły się w Stanach Zjednoczonych, tutaj nikt teraz Austrii, żaden ekspert i żadna sondująca się gazeta nie jest odważna na tyle, żeby podać, wskazać, czy wygra Hofer, czy wygra van der Bellen. Faktycznie, tak jak pan Rewek powiedział, tutaj jest 50-50, więc wiele ekspertów wskazuje, że może się powtórzyć scenariusz majowy, czyli ta końcowa różnica między jednym a drugim kandydatem może być podobna lub nawet mniejsza niż 22 maja, czyli podczas pierwotnej drugiej tury. Pierwsze sondażowe wyniki powinny być ogłoszone dziś po godzinie 17. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się dopiero w styczniu, 26 stycznia. Zobaczymy, kogo tym razem się poszczęści. W maju na pierwszym miejscu był Aleksander van der Bellen. Dzisiaj powtórka i pytanie, kto będzie nowym prezydentem Austrii. Cały czas aktualny. Jeszcze podsumowuję, co było najważniejszym elementem kampanii. Polaryzacja między dwoma kandydatami, ponieważ Norbert Hofer i van der Bellen różnią się w zasadzie wszystkim. Od wieku, tak jak już wspomniałem, to przede wszystkim jest aktualny temat problemu uchodźców, czyli całej tej fali, która przyszła do Austrii, polityka w Austrii od 2015 roku. Tutaj van der Bellen jest bardziej otwarty niż Hofer. Hofer podkreśla, że przyjmowanie dużej liczby uchodźców jest, myślę, że to ma wiele problemów i dlatego między innymi to wielokrotnie podkreślał, nosi przy sobie broń. Przypomnijmy, dziś w Austrii powtórka drugiej tury wyborów prezydenckich. Według sondaży również tym razem obaj kandydaci, czyli kandydat austriackiej Partii Wolności Norbert Hofer i popierany przez lewicę Aleksander van der Bellen, mogą liczyć na
podobne poparcie. O, w teatrze politycznym w Austrii. Adam Czartoryski, korespondent Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A już teraz o teatrze dramatycznym Katarzyna Okryńska. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Wydawca serwisu Zateka.pl. Na scenie. Moim Państwa gościem audycji na scenie jest dziś Sanivoje Król, reżyser i aktor, a porozmawiamy o przedstawieniu Dziurka w eterycznym ciałku autorstwa Witkacego. Katarzyna Okińska, dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Witam serdecznie. Tutaj małe sprostowanie na początku. Dziurka w eterycznym ciałku jest to adaptacja na podstawie tekstu Witkacego. Jakby tutaj głównym rdzeniem może to być razy jest wariat i zakonnica. Właśnie chciałam o to dopytać, ponieważ nie posłużyliście się Państwo tylko oryginalną wersją wariata i zakonnicy, ale również dołożyliście inne teksty Witkacego. W jaki sposób to połączyliście? Ja do projektu dołączyłem chwilę później. Powodyrką całego zajścia jest moja przyjaciółka Edyta Sirko, która również gra i jest producentem spektaklu. To od niej wyszedł sam pomysł na to, żeby zrobić te sztuki. Ona jest powodyrką tego całego zajścia. I również też autorką tytułu, który znalazła wśród tekstu Witkacego. To również jest cytat. I stąd się zaczęła całe zamieszanie ze spektaklem. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy zrobić spektakl muzyczny, czy też musicalodramat, czy jak to można w dzisiejszych czasach nazwać. I w tym momencie, kiedy już mieliśmy plan, że robimy Witkacego i chcemy, żeby to również było śpiewane, mieliśmy wybrane część tekstów z wierszy Witkacego i szedłem do znalezienia jakiegoś struktury, jakiegoś kręgosłupa dramaturgicznego Witkacego. Po przekopaniu się przez to wszystko padłem na wariata i zakonnicę. I wyszła z tego całkiem fajna hybryda, tak mi się przynajmniej wydaje. Wczoraj się w spektaklu kolejne fajne, pozytywne głosy. A dlaczego padło akurat na Witkacego? Zajmują się Państwo, przynajmniej tak deklarują, właśnie twórczością Witkacego. To jest tak, koleżanka Edyta jest bardzo fascynowana Witkacem po wcześniejszej realizacji Szewców w reżyserii Wiktora Grodeckiego. To na tyle fajnie nam się w tych klimatach żyło, pracowało, że postanowiliśmy kontynuować. I stąd wybór Witkacego. A jak to jest z tym połączeniem teatru absurdu Witkacego i muzyki? Ja ufam ci. Na scenie jest bardzo dużo muzyki. Sam pan przed chwilą powiedział, że jest to poproszę musical. Tak intuicyjnie, trudno mi to połączyć. Jak to wygląda? Nie chcę dokładnie powstania mówić, Radia Maryja. Raz jeszcze Państwu dziękujemy za tę obecność i za tę rodzinność, którą każdy z Państwa z sobą przywiózł. Jest 18 minut po godzinie 11. Tak, że mamy dramat, podczas programu wieczornego, wczoraj była także pierwsza sobota miesiąca. One są jakby odklejone. Ojciec dyrektor rozpoczął audycję od podziękowań Państwu. Chciałbym, by Państwo wysłuchali, bo niektórzy pewnie także wracali tych podziękowań, które założyciel i dyrektor Radia Maryja do Państwa skierował. Czechowsko. Natomiast piosenki są odralnione. Dzięki za wszystko. Dla jednego to może dla kogoś innego to może być wizja, chora wizja wariata, chora wizja lekarza, czy ja wizja, to już każdy widz sobie sam odczego. Wiemy, że autorką muzyki jest Izabela Szyszkiewicz, a kto jest autorem słów tych piosenek? Czy to są również teksty Witkacego? Tak jak ja to mówiłem, to wszystko jest Witkacy, tam nie ma jednego obcego. Nieoryginalnego słowa. No, Witkacy nie kojarzy nam się zwykle z muzyką, z tekstem literackim, z dramatem, z teatrem, tak. Ale z muzyką? Jak Państwo na to wpadli? Ciężko powiedzieć. Czasami moje pomysły przychodzą tak po prostu i potem, żeby sobie przypomnieć, od czego się zaczęło, to naprawdę trochę. Tak samo jak piszecie jakiś swój tekst i potem, żeby sobie przypomnieć, skąd się w ogóle wziął pomysł na to. Czasem człowiek pamięta, jest to klarowne, prawda? Wyraźna inspiracja. Jest tutaj, jeżeli chodzi o mnie, Witkacy i piosenki połączone. Edyta, myślę, że
u Edyty, no, na tyle, na ile mogę za nią mówić. Wiem, że była zapasjonowana edukacją i chciała koniecznie zrobić by nasze serca biły w rytm najświętszego serca Zbawiciela i serca niepokalanej gwiazdy nowej informacje, które udało mi się znaleźć w internecie na temat Państwa przedstawienia, zapewniają Państwu, że to widowisko ma pogranicze snu i rzeczywistości, jak to u Witkacego. Ale jak to pokazać w teatrze, na scenie, w przedstawieniu, bo w tekście literackim u Witkacego rzeczywiście to widać. Są to teksty z pogranicza snu i rzeczywistości. A u Państwa? Może Pan zdradzić kilka szczegółów? Mamy ojczyźnie asortyment środków apostolskiej w różnych stronach świata. Ale w kinie nie ma aury. Wyrażam wdzięczność w imieniu nas, tu posługujących zadanie, i całej rodziny Radia Maria, wszystkim kapłanom. Natomiast jak ja wpadłem na pomysł tego, no wiadomo, oglądamy w życiu różne rzeczy, inspirujemy nie się. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie odwaga, zaufanie i braterska, jak w dobrej rodzinie współpraca całego zgromadzenia Redem Ptolestów. Ale mówmy się, no już wszystko zostało wymyślone, wszystko zostało stworzone. To podziękowanie składam na ręce Ojca Prowincjała Janusza Soka. Nie jesteśmy na scenie narodowego szczególne podziękowanie wobec całej rodziny Radia Maria Ojcom. Powiedzmy pięciu, zależy jak szybko scena się będzie obracała, żeby aktorzy z nimi spadli. Zamienić scenografię. W związku z tym tę scenografię, którą wymyśliłem, ona poprzez odpowiednie oświetlenie się zmienia. Zmienia się scenografia i automatycznie zmienia się cały nastrój sceny. I jak to dla widza jest, wydaje mi się oczywiste, że to jest kompletnie gdzie indziej. Dochodzą Państwo po prostu z założenia, że nie liczy się ilość, ale jakość. Znalazłam też informację, że szukają Państwo sensu życia, co udało się ten sens odnaleźć, realizując to przedstawienie. Myślę, że gdybym odnalazł sens życia, to pewnie bym tutaj nie był na tym paziemskim padole. Czy teatr nie daje sensu życia? Panu jako aktorowi, jako reżyserowi? Na pewno napędza człowieka do życia. Praca w teatrze, jeżeli ktoś to lubi, oczywiście. Ja to kocham i na pewno specjalnie pomaga. Pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim chorym i samotnym, zjednoczonym z krzyżem naszego Pana i Zbawiciela. Prawie wszystkich dziedzin sztuki, życia. Jesteście można to wszystko wykorzystać. Można wszystko tak zawsze pokazać, ale można próbować. Myślę, że dzięki temu, w tej swojej multidyscyplinarności jest tak fajnym narzędziem właśnie do szukania tego sensu. W ojczyźnie, a w tym wypadku, w dziurki wytrycznym ciałku, dramatu Wiszczącego Wariacji Zakonnica, pozwala nam gdzieś tam dotknąć tego pytania, czy też może przyśliznąć się prawie koło odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być wariatem, czy też co to znaczy być wielokrotnie zdrowym na ulicach. W tym razie co to znaczy? A, to już na to pytanie nie zdradzę odpowiedzi. Ja myślę, że gdzieś tam na ręce tu zgromadzonych i łączących się duchowo dziękujemy za wszystkie dziurka w lata eterycznym ciałku. Naszym jak pan siostrom jest i braciom ewangelizacyjnej rodziny. Jest to z tekstu Witkaczego, tym, ale jest to prowokacja. Są honor co państwo chcieli osiągnąć to podziękowanie tym tytułem? Prezydentem, wieloma ministrami, wojewodami, samorządowcami Rzeczpospolitej, której córkami i synami jesteśmy, a którą po Panu Bogu szalony pomysł, żeby użyć tego cytatu jako tytułu, no to nie musieliśmy się długo zastanawiać, bo myślę, że sam Witkacy nie miał nie powiedzieliśmy jeszcze najważniejszej rzeczy. Dziurka w eterycznym ciałku jest grana w teatrze Szparka. Proszę powiedzieć coś więcej o tym teatrze. Co to jest za projekt? Gdzie można oglądać Państwa przedstawienie? Teatr Szparka powstał absolutnie na rzecz spektaklu Dziurka w eterycznym ciałku. To bardzo świeży twór. I to jest nasz pierwszy spektakl. Po prostu grupa ludzi, która się zebrała do stworzenia tego spektaklu, postanowiła przy tej okazji, jako że nie mamy własnego teatru, stworzyć sobie własny teatr. Na razie współpracy nam nie mamy własnej sceny, w związku z tym współpracujemy z Centrum Artystycznym Sen Pszczoły na ulicy Grochowskiej 301 przez 305 w Warszawie. Dziękujemy za przyjazną współpracę. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę przyjść, serdecznie zapraszamy. Deklarują Państwo, że będą zajmować się teatrem Witkacego, czy też w ogóle twórczością Witkacego. W takim razie, czy już są jakieś plany na kolejne przedstawienia? Jak najbardziej. Natomiast nie mogę mówić za wszystkich. Ja mam pewien pomysł do pewnej sztuki, z którym się już podzieliłem z zespołem. Nie chcę tego na razie zdradzać. Nie jest to Witkacy. Jest to również Polska.
polski autor. Co powie na to reszta zespołu? A jak to zdradzić, że Państwu zespół? Czy to są znajomi, aktorzy, osoby od charakteryzacji, od kostiumów, od scenografii, od muzyki? Jako, że to nie jest duży projekt, od początku mówiliśmy, że nie mamy na to pieniądze. To wiadomo, że w pierwszej kolejności szuka się znajomych rodzin. To większość zespołu to są przyjaciele. Ja pracowałem wcześniej, że Rita pracowała w jednym parku, to jest przyjaciółka przyjaciela. Czy też ludzie o czymś, też jeden kolega, którym będziemy szkołę w Łodzi, samo z wygrona. Teatr stworzony w sposób amatorski, ale w pełni profesjonalny. Jak najbardziej amatorski, ponieważ musiałem coś zabiłowania. Jest pan zarówno reżyserem, jak i aktorem. W tym przedstawieniu można pana zobaczyć na scenie. I również wyreżyserował pan to przedstawienie. Jak to jest łączyć te dwie dyscypliny? Czy jest to łatwe, czy stawia jakieś bariery, przeszkody? Nie jest to łatwe, na pewno. Bardzo często ciężko jest obejrzeć pewne rzeczy jednocześnie będąc z nim. To znaczy po sobie wiem, że jeszcze tak jak siebie jestem w stanie miarę reżyserować. No to wynika z doświadczenia. Doświadczenia na scenie, tak zwane, jak się mówi, na to trzecie oko. Natomiast w pewnych sytuacjach, na pewnym etapie już też pracy, to jest to bardzo trudne, no bo wiadomo, że trzeba jednak partnerować emocjonalnie temu kolegu na scenie, a z drugiej strony chciałoby się na to zerknąć z zewnątrz, ale jednocześnie chcąc zerkać z zewnątrz, człowiek się izoluje, coś zawsze kosztem drugiego. A czy nie ma pan wewnętrznych dylematów? To znaczy, jako reżyser zrobiłby pan coś inaczej, ale jako aktor znowu przychodzi jakiś inny pomysł do głowy. Mimo, że gram wariata w tym spektaklu, to na szczęście nie przeniosło mi się to na życie zawodowe, nie mam rozdwojenia jaśni. Raczej ja jako reżyser i mój główny aktor, nie mamy konfliktów na scenie. A inni aktorzy? Czy w takim razie, jeżeli jest pan reżyserem i głównym aktorem, czy dominuje pan nad resztą zespołu? Jak najbardziej dominuje, aczkolwiek ja uważam do pewnego etapu teatr za kultury demokratyczne, ale do pewnego etapu pracy, tak? Kiedy się już człowiek zbliża do premiery, kiedy zostaje ten tydzień, trzeba wszystko ładnie pozamykać, wchodzą nerwy, wiadomo, każdy człowiek się stresuje, gdzieś tam też kwestia długiego, jego czasu pracy, współpracy, rodzą się czasem jakieś napięcia, cięcia. Mimo, że tak to było, bo absolutnie praca była bardzo przyjemna. Natomiast często tak bywa. I tutaj uważam, że jak najbardziej ta demokracja spełnia się do pewnego momentu, a potem wchodzi dyktatura. A skąd teatr w pana życiu? Pytam o to nieustannie kolejnych gości audycji na scenie, bo teatr wydaje się nie należeć do sztuk egalitarnych. Literatura, może malarstwo, tak, ale teatr, jak pan uważa? Czasem się śmieję, że zostałem skazany na teatr, bo jej rodzice są aktorami. Moja starsza siostra jest również aktorką. Ja strasznie uciekałem od tego zawodu w młodości, ale zrządzenie losu spowodowało, że jako jeszcze amator wylądowałem na wyspach teatru. Mi się spodobało i tak zostało. Natomiast czy teatr jest dla mas, czy tylko dla wybrańców, tak zwanej elity? Ja myślę, że to chyba najwięcej od tego, kto ogląda teatr, komu się to podoba, do kogo to trafia, zależy od reżysera. Od tego, kto ten teatr stworzy. Bo można stworzyć teatr, który spektakl, który nie trafi do normalnego prostego człowieka, tak? Trafi tylko do szalenie wysoko wyedukowanej społeczności, znającej się w temacie, chodzącej do teatru. Można tworzyć taki spektakl, ale tak do końca o to chodzi. Nie, według mnie teatr powinien odwzorowywać to życie w jak najprostszy, dostępny sposób, bo emocje są proste, wszyscy czujemy. A to tylko o teatrze chodzi. Na koniec muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. Pewnie często spotyka się pan z tym pytaniem. Jak to jest mieć tak nietypowe imię? Czy jest to przeszkoda, czy wręcz przeciwnie? Przyciąga, czy raczej ma pan z nim problemy? Jak najbardziej mam same pozytywne doświadczenia, jeśli chodzi o moje nietypowe imię. I nawet w latach dziecięcych nigdy nie miałem z tego powodu jakichś problemów. Nie prawdził się ze mną, w związku z tym wręcz odwrotnie zawsze puszczę. O, a fajne, a skąd? A jak to mówię? To polskie? A na polskie? A tu jeszcze ta historia związana z tym imieniem? Zechciałby się pan podzielić? Jak najbardziej jest historia związana z tym imieniem, ale myślę, że to już chyba na osobnym zawsze.
takim razie bardzo dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem na audycji na scenie był Sanivoj Król, reżyser i aktor, a rozmawialiśmy o spektaklu Dziurka w eterycznym ciałku, które mogą Państwo oglądać w Teatrze Szwarcza w Warszawie. Ja również dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich 8 grudnia w Teatr Centrum Szkoły. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Kinoteka.pl. Informacje dnia w skrócie. Jest 11:30. Adrianna Calińska-Czarnowska, zapraszam. Dzisiaj Święto Górników Barwórka. W tym roku obchody rozpoczęły się o 11:00 od uroczystej mszy świętej. Natomiast wieczorem w sali koncertowej Miasta Ogrodów, czyli dawnego Centrum Kultury Katowice, odbędzie się szczególny barwórkowy koncert. Będzie to premierowe połączenie dwóch światów, czyli utworów legendarnego zespołu SWBM oraz tradycyjnej muzyki górniczej w wykonaniu orkiestry dętej katowickiego holdingu węglowego KWKM Słowice Wesoła, prowadzonej przez Mirosława Kaszubę. SBB zagra w swoim sztandarowym składzie na czele z Józefem Skrzekiem. Barwórkowy koncert, będący spotkaniem śląskiej awangardy i tradycji, rozpocznie się w mieście Ogrodów o 19:00. Ptasia grypa wśród gęsi hodowlanych z Wilbuskiem. Ognisko wirusa grypy H5N8 zdiagnozowano na formie drogi z Goszczynie pod Gorzowem. Padło tam kilkaset gęsi. Wyznaczono tak zwany obszar zapowietrzony wokół ogniska o promieniu około 3 km oraz obszar zagrożony wokół ogniska o promieniu około 10 km. Kwarantanna potrwa 20 dni. Wojewoda Lubuski Robert Paluch wyjaśnił w TVP Info, na czym konkretnie będą polegały działania służb, w szczególności dotyczące mieszkańców zapowietrzonego gospodarstwa. To będą sprawy związane z transportem, będą maty odcinające ewentualnie potencjalnie rozpowszechnianie się tego wirusa, czyli będą pewne utrudnienia wynikające z ruchu połowego, tak, dla tych mieszkańców, którzy jakby bezpośrednio, czyli mieszkańców tego, że gospodarstwa objęci są, no to przede wszystkim w chwili obecnej niemożliwość jakby takiego swobodnego poruszania się. Wszystkie zarażone gęsi zostaną zutylizowane. Od 2017 roku, by kupić mieszkanie na kredyt, trzeba będzie mieć 20% wkładu własnego. Teraz trzeba mieć 15%. W przyszłym roku, zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, banki będą mogły udzielać kredytu w maksymalnej wysokości 80% wartości nieruchomości. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz powiedział informacyjnej agencji radiowej, że za każdym razem wprowadzenie nowego progu łączy się z pewnym osłabieniem dynamiki udzielania kredytów mieszkaniowych. Na uroczystości przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan dr Andrzej Duda, ale też obserwowaliśmy, ponieważ to jest pewien proces, że na kilka tygodni, kilka miesięcy przed wejściem takich progów była jakaś zmuszona aktywność niektórych klientów. W tym roku jakiejś wielkiej niespodzianki, wzrostu dynamiki spodziewać się nie powinniśmy, a to dlatego, że właściwie klienci i rynek w poważnej mierze był już oswojony z tą informacją wiele miesięcy temu. Od 2014 roku stopniowo zwiększano wymagany wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt. Rekomendacje wprowadzono, by zwiększyć bezpieczeństwo kredytobiorców i kredytobiorców. Słowem wszystko. 11:33 na zegarze, jest niedziela, 4 grudnia, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dziś o godzinie 13:00 rozpocznie się widowisko historyczne mające na celu upamiętnienie stulecia pierwszego w XX wieku wkroczenia polskiej jednostki wojskowej Legionów Polskich do Warszawy. W widowisku weźmie udział prawie 400 konstruktorów i uczniów szkół w historycznych mundurach Legionów Polskich, w tym 100 kawalerzystów, wozy taborowe i kuchnie polowe. To okazja do rozmowy o administracji rządowej i legendzie. Przedstawiciela administracji samorządowej na czele z panem prezydentem miasta Torunia. Martyna Sypniewska, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry. Pani pojawiła się w studiu w towarzystwie marszałka. Marszałek na ogromnym plakacie wygląda nieco inaczej niż przyzwyczajony do tego malarza. Marszałkowie województw przybyli tutaj z różnych stron Polski do Torunia na dzisiejszą uroczystość żołnierza, ale przede wszystkim człowieka. Na tym wizerunku Piłsudski ma droga około 50 lat, Maria, więc jest ciut młodszy, nie jest takim marszałkiem pomnikowym, już siwym wąsem, z orderami, odznaczeniami, tylko jest mężczyzną w sile wieku, trochę zarośnięty, trochę przybrudzony, przykurzony, wyciągnięty prosto z okopu.
i bardzo lubię na ten wizerunek, który daje taką prawdziwą naturę Piłsudskiego, który był człowiekiem czynu. Piłsudski przede wszystkim jako człowiek, nie jako posąg. Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, marmurowy wizerunek, że jest marszałka w Polsce takie radio, tylko człowiek i że nazywa się tak ma przynajmniej wrażenie, Radio Maria. Tak wygląda na tym plakacie, o zatroskanym spojrzeniu. Tak, zresztą może trochę zmęczony, bo jednak wojna chyba jest kość, aczkolwiek połowy drogi do niepodległości, bo jest to wizerunek z około 1915-1916 roku, więc jeszcze do tej upragnionej niepodległości została chwilka. Więc trzeba było się do tej pracy mobilizować na nowo i na nowo. Mówiliśmy o ważnej rocznicy stulecia pierwszego w XXI wieku wkroczenia polskiej jednostki wojskowej do Warszawy. Chodzi o legiony polskie. To był rok 1916. Polscy żołnierze pojawili się w Warszawie po prawie stuletniej przerwie, po raz pierwszy w roku 1831. Ale skoro mówimy o marszałku, marszałka wtedy w Warszawie jeszcze nie było. Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o swoją działalność w legionach, działał dwutorowo, to znaczy było to przedsięwzięcie o charakterze wojskowym, ale dla Piłsudskiego przede wszystkim o charakterze politycznym. I od samego początku powstania Legionów Polskich Piłsudski zabiegał o polski charakter tej jednostki, żeby podkreślać, że to jest właśnie rodzące się wojsko polskie. Jako taki zaczątek polskiej państwowości, więc to jest bardzo ważne w tym sposobie myślenia Piłsudskiego na temat legionów. I on swoją postawą starał się wymusić na państwach centralnych przestępstwa i postawienie sprawy polskiej. Dochodzi do sytuacji, w której Piłsudski podaje się do dymisji. Ta dymisja zostaje przyjęta i w momencie, kiedy legiony wkraczają do Warszawy, on już istnieje. On przyjeżdża 12 grudnia do Warszawy. Jest oczywiście owacyjnie witany, no bo to niesamowity już wtedy fenomen postaci, tak? Ludzie wiedzą, że to już jest legendarny komendant legionu. Witany przez studentów, przez współpracowników Polskiej Organizacji Wojskowej, przez legionistów, a więc jest to wydarzenie o takim narodowym charakterze przyjazd Piłsudskiego. Nie może się tak wydawać. I co ciekawe, fotografie, które właśnie powstały w 16 roku, bardzo często są wykorzystywane jako ten przyjazd Piłsudskiego z 10 listopada 1918 roku. Więc jest to takie, nie było na tamtym momencie. Tak, nie było żadnego zdjęcia właśnie z tego przyjazdu w 18, więc bardzo chętnie w różnego rodzaju publikacjach wykorzystywane jest to zdjęcie z 16 roku właśnie z dworca Wiedeńskiego, więc to taka ciekawostka. Chciałbym, żebyśmy za chwilę przenieśli się do świata wirtualnego. W 1991 roku, rozpoczynając tą działalność w grudniu, i Legionów Polskich w Warszawie, i ojciec, dzień grudnia, powiedziała pani, że dyrektor, doktor marszałek Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria, wtedy raczkującego malutkiego lokalnego radyjka w Toruniu i w Bydgoszczy. I myśleli ojcowie redemptoryści. I myślał, ekscelencja ksiądz biskup, wydając zgodę na to, by mogło zacząć działać katolickie legionów. Takiego zwątpienia, że sprawa polska nie jest postawiona. I dochodzi do aktu 5 listopada i zapowiedź powstania państwa polskiego i oni wkraczają jako właśnie żołnierze polscy, wkraczają do Warszawy. No to dla nich musiał być to niesamowity... Ale zawsze mordę, kurwa, pojawać, mówisz, że ta szkoła nie jest przystawskiej. Bardzo przykro, oni są witani, to naprawdę będzie się czuć jak bohaterowie. No to po co, no to po co ta szkoła? Jako prowadzę, nie dostanę. Internetowej. Ten hołd nazywa się Internetowy Wykaz Legionistów Polskich. Tak można to traktować? Wraz hołd. Tak, my traktujemy Internetowy Wykaz Legionistów Polskich jako wirtualny pomnik i oczywiście w taki sposób staramy się złożyć hołd po 100 latach legionistom polskim. Sama idea
powstała w 2014 roku, czyli w stulecie powstania Legionów. Wtedy uruchomiliśmy właśnie stronę, na której znajduje się ponad 30 tysięcy nazwisk legionistów. Wykaz powstał w myśl hasła Każdy się widzi, bo właśnie na tym nam zależało, żeby ten pomnik, ta zbiorowa pamięć przełożyła się na poszczególne osoby. I staraliśmy się dotrzeć do potomków legionistów. W tej chwili staramy się, żeby te materiały, które znajdują się w bazie, były systematycznie poszerzone. Więc jest to taki pomnik, ale nie do końca już zakończony w swojej formie, więc cały czas pojawiają się nowe informacje. W trakcie ostatnich dwóch lat, od kiedy uruchomiliśmy stronę, do wykazu zostało dodanych prawie 1000 nazwisk, więc to są informacje, które nie zachowały się w archiwach państwowych, w których były prowadzone kwerendy, tylko zachowały się w rodzinnych szufladach. My przy każdej okazji, tak też dzisiaj będę apelować, apelujemy do wszystkich, żeby porozmawiać, bo coraz mniej rozmawiamy. Warto zapytać babcię, dziadka, może coś pamiętają, bo również do wykazu można dodawać rodzinne historie. Może ktoś z sąsiadów, może uda się coś znaleźć właśnie gdzieś w jakichś starych...